Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Karol Kuźma. Jestem księdzem tarnowskim. Od września ubiegłego roku znajduję się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie przygotowuję się do wyjazdu na misję. Gdzie dokładnie jeszcze tego nie wiem. Będzie to któryś z krajów francuskojęzycznych w Afryce. W Centrum Formacji Misyjnej jest nas 29 osób. Każdego dnia bardzo dużo się modlimy. Omadlamy siebie nawzajem, omadlamy tych ludzi, do których zostaniemy posłani. Ale też przygotowujemy się, uczymy się tamtej kultury, tamtych zwyczajów. Uczymy się tamtejszego języka, z którym, jakby nie patrzeć, mamy najwięcej do czynienia każdego dnia, bo średnio od godziny 9 gdzieś do godziny 14 prawie każdego dnia uczymy się danego języka. Centrum Formacji Misyjnej to takie miejsce, gdzie kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie przygotowują się do wyjazdu na misję. Panuje w nim bardzo, bardzo rodzinna atmosfera. Wszyscy tworzymy taką wspaniałą ekipę, zgraną ekipę Dzieci Bożych, gdzie omadlamy się każdego dnia, spędzamy ze sobą wspólne chwile, zwiedzamy i uczymy się. Każdego dnia wstajemy o godzinie 6.30, o godzinie 7.00 spotykamy się w kaplicy, gdzie odmawiamy wspólną jutrznię, a później sprawujemy najświętszą ofiarę. Po mszy świętej jest chwila na śniadanie, na kawę i od godziny 9.00 każdego dnia zaczynamy wykłady. Za wyjątkiem środy od poniedziałku do piątku uczymy się języków. Każda grupa ma swoją panią lektorkę, a także panią konwersatorkę, która przyjeżdża z danego kraju uczyć dokładniej wymawiać dane wyrazy, uczyć lepiej języka. Po wykładach mamy obiad, po obiedzie indywidualne rozmowy w dalszym ciągu w danym języku. Popołudniami mamy czas wolny, a wieczorami prawie każdego dnia spotykamy się na modlitwie, gdzie w ciszy, w kaplicy adorujemy Pana Jezusa, przygotowując się w ten sposób do tego, co nas czeka. Środa jest dniem, który jest troszkę inny od pozostałych dni, bowiem do południa nie mamy zajęć z języka obcego, ale z misjologii. Uczymy się o kulturze danego kraju, o kulturze danego kontynentu, o zwyczajach, o chorobach panujących w danym kraju. Od czasu do czasu też mamy zjazdy medyczne, gdzie lekarze z Poznania uczą nas o chorobach tropikalnych. Uczą, jak należy je rozpoznawać, jak należy postępować, aby wyleczyć się z tych chorób. Każdy weekend, w zasadzie każdy weekend mamy wolny. Możemy zwiedzać, wypoczywać, powtarzać poznane w minionym tygodniu słówka albo odwiedzać swoje rodziny.